Dzień dobry. Ania Lochowska z Chatki Żarownicy, Fundacja Przemocni i chrupek latający na miotle, jakby komuś przeszkadzało. Uczy się chłopak dopiero, dlatego jeszcze szura. Dzisiaj temat właściwego i niewłaściwego zrozumienia istotności przeszłości dla teraźniejszości w terapii, w ogóle w rozwoju. Krecjo, widzicie ją? Widzicie ją? Mam wrażenie, że wiele osób źle to rozumie. Częściowo obwiniam o to psychoanalizę, ale nie w ujęciu psychodynamicznym, tylko takim klasycznym, freudowskim. Myślę też, że część terapeutów źle to rozumie i źle do tego podchodzi. Dlatego, że chyba trzeba rozumieć w ogóle istotę życia i rozwoju, żeby nie popełniać w tym temacie błędu. Podstawowego błędu. Chodzi mi o to, że wiele osób identyfikujących się jako DDA, DDD, osób, które chcą sobie pomóc, chcą się rozwinąć, chcą rozwiązać problemy z przeszłości, siedzi w tej przeszłości, jakby nie było nic innego. Do czego to prowadzi? To prowadzi do tego, że całe rozwiązywanie problemów życiowych takiej osoby polega na obwinieniu swoich rodziców. Lub też na w gruncie rzeczy bezproduktywnym takim kręceniu się w kółko za poszukiwaniem przyczyny, dlaczego ja coś tam. Dlaczego ja to robię, dlaczego ja to czuję, dlaczego ja to myślę. I przyczyna de facto jest w ogóle źle lokowana. Chodzi o to, że owszem, jeśli masz rozwiązać problem, to musisz znać przyczynę, ale nie cofaj się do... Na początku był chaos, bo utkniesz w chaosie. Do rozwiązywania problemów trzeba podchodzić praktycznie, a nie teoretyczno, filozoficzno, nostalgicznie. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego czujesz się źle, gdy ktoś ci mówi nie, to tak, dobra, cofaj się, grzeb, gdzie jest przyczyna. Ale to już naprawdę nie chodzi o dark side of your mom. Bo nie masz na to wpływu. Zatrzymaj się na tej przyczynie, na którą masz wpływ. A więc na sobie. A nie na... Na tym, co cię ukształtowało w niemowlęctwie. Bo na to nie masz wpływu, więc to cię zwalnia w ogóle z robienia czegokolwiek. W tym jest problem. Dlaczego mam złe związki? Bo moi rodzice mieli zły związek. Super. To jest super. To jest po prostu tak super wytłumaczenie, żeby nie wymagać niczego od siebie, że lepszego już nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że to jest coś, z czym nie możesz nic zrobić. Cudowne usprawiedliwienie. Cudowne zrzucenie z siebie odpowiedzialności. To moja mama jest winna. Nie ja. Tymczasem twoi rodzice to może ci byli coś winni tak do twojego 18 mniej więcej roku życia, a tak naprawdę wcześniej. A jeśli jesteś starszy, to oni nie są już nic winni i takie lokowanie w nich przyczyny jest w ogóle przeciwskuteczne. No. Tak, znaczy właściwie nawet jeśli... Znaczy właściwie nawet jeśli ktoś czuje potrzebę ulokowania winy w rodzicach, to okej, niech to będzie nawet ich wina. Ale co z tego, że to ich wina? No w sensie efekt tego, nawet jeśli tu jest ich wina, też się zgadzam z tobą, że no, tak może nie 100% tak, ale nawet jeśli tak założymy, to i tak efekty tego są we mnie, w tobie. No. Więc no więc tak jak wspomniałaś, to jest po prostu to w pewnym sensie wymówka. No, tu ja też sam się czasem przyłapywałem. I podobnie jest z poszukiwaniem
pierwszej, archaicznej praprzyczyny czegokolwiek. Być może jest to kwestia tego, że mam nerwicę, może mam nerwicę nawykową, a może mam jakiś, nie wiem, nie taki układ nerwowy, a może mam krótszą nogę. Może mam Aspergera, może mam ślinotok. Nieważne. Nieważne. Zamiast rozwiązywać problem, siedzisz i się zastanawiasz nad tym, gdzie jest praprzyczyna. Na jakim żółwiu leży ten dysk. To jest popadanie. To jest totalizacja. To jest rozpływanie się w rzeczywistości, także w zasadzie przestajesz mieć granice, a więc i przestajesz mieć wpływ na cokolwiek. Jesteś łódeczką rzuconą na otchłań szalejącego oceanu. I w tej łódeczce masz przeszłość, z którą nie masz nic zrobić, bo ona jest... winą kogoś innego. Masz ciało, z którym nie możesz nic zrobić, bo ono ma zaburzenia i choroby. Masz mózg, którego nie możesz używać na swoją korzyść, tylko na swoją niekorzyść, ponieważ on ma traumę z dzieciństwa. I znowu bottomless celebrity scar. Jesteś tu i masz problem. Bądź jak Sokrates, a nie jak biedny miś. Sokrates mówił, że rozwiązywanie problemów to działanie do przodu, a nie do tyłu. Budowanie nowego. Więc jeśli masz tiki nerwowe, bo masz nerwice, to naprawdę grzebanie w życiu seksualnym twojej matki nic ci nie pomoże. Wspominanie zboczonego nauczyciela od techniki z drugiej klasy twojej szkoły podstawowej nic ci nie pomoże. On prawdopodobnie już nie żyje w ogóle. Nawet jeśli. To było 20 lat temu. Ważne jest to, co możesz dzisiaj zrobić ze swoimi tikami. Co możesz zrobić ze swoim lenistwem, ze swoimi głupimi myślami. Od dziś. Do przodu, a nie od dziś do tyłu. Co to się stało, że jestem tak pokrzywdzony przez los? No co to się stało? No urodziłaś się. Po prostu. Życie nie jest łatwe. Dlaczego życie nie jest łatwe? Poszukajmy przyczyny. Przez Ewę. A tak dokładnie to przez węża. A tak dokładnie to przez Lucyfera. A tak dokładnie to przez Boga. Czyli tak jest. Co to zmienia? To niczego w twoim życiu nie zmienia. Przestań się cofać, przestań szukać przyczyny, bo to jest przeintelektualizowany bełkot. Filozofowanie, które macie zwolnić z myślenia i z działania i z odpowiedzialności za siebie. Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest przyczyna tego, że źle się czujesz, gdy mówię ci nie lub nie odpisuję ci na wiadomości, a ostatnio wielu z was bardzo źle się czuje, bardzo odrzuconych przeze mnie, bo ja nie mam komputera do pisania, więc krzyczy wasze DDA, Ania cię nie kocha, to wiesz... Warto jest przypomnieć sobie jakąś sytuację analogiczną z dzieciństwa, ale wiesz, nie po to, żeby usiąść i mówić, to wina mojego ojca, to wina mojej matki. A to jest wina właściwie ich rodziców, a właściwie to rodziców tych rodziców i właściwie to dziadków tych rodziców. Czemu życie jest takie niesprawiedliwe, a ludzie są źli? I siedzisz i myślisz jakieś głupie, regresywne rzeczy, które do niczego nie prowadzą. Tymczasem masz sobie przypomnieć taką sytuację z dzieciństwa po to, żeby wychwycić schemat. Wychwycić, tak złapać dwie, trzy takie sytuacje, kiedy się tak poczułeś, po to, żeby znaleźć wspólny mianownik i zrozumieć siebie. Odpowiedź, bo moja matka tak robiła, to nie jest żadna odpowiedź. Bo ona ci nie daje
startu do naprawienia czegoś. Spróbuję znaleźć przykład. Powiedzmy, wstydzę się wystąpień publicznych. Dobra, wstydzę się wystąpień publicznych, bo raz powiedziałam tak wiersz na polskim, że aż pani zaczęła się śmiać, bo mówiłam go z taką estymą i nawiedzeniem. Oraz w zerówce powiedziałam wierszyk na pierwszym moim wystąpieniu publicznym, innym niż czerwony kapturek. Ja teraz nawiązuję do siebie. Oczywiście ja się nie wstydzę wystąpień publicznych, no ale dobra, przybyło jakieś swoje to. Bo w zerówce, tak mówiłam ten wierszyk i gapiłam się cały czas w sufit i moja mama parskała śmiechem z tyłu za mną, mówiąc: nie w sufit na ludzi, nie w sufit na ludzi. Dobrze. Czyli są to dwa wspomnienia, w których ktoś się ze mnie śmiał. W zasadzie tak spuściłam oczy w tej zarówce, po tym gapieniu się w ten sufit, jak powiedziałam już ten wierszyk, to śmiało się więcej osób, prawie wszyscy dorośli. Czyli gdy mówiłam wiersze publicznie, to dorośli się śmiali. Dobrze. No i teraz co mogę z tym zrobić? Patrzeć do przodu, patrzeć do tyłu. Nie będę występować publicznie, bo mam takie bolesne wspomnienie, że dorośli się śmiali, kiedy mówiłam publicznie wiersze. Boże, jak oni się śmiali, do dziś pamiętam ten wzrok, do dziś pamiętam ten śmiech, do dziś pamiętam te słowa. To było takie przykre, to było takie bolesne. Nie chcę, nie chcę więcej, nie zrobię tego już nigdy. Ble, 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 ble. A dlaczego? Dlaczego oni się śmiali? Przecież byłam tylko małą dziewczynką. Dobra, super. Powiedz mi, jak ten tok myślowy ma ci pomóc w występowaniu publicznym? Od dziś w przyszłość, bo ja nie widzę tutaj nic. Jeśli chciałbyś naprawdę coś zrobić z tym swoim wielkim żalem, to chyba musiałbyś urządzić wendettę i po prostu nauczycielkę i matkę skrócić o głowę za to, że się śmiali. Wtedy twoja hańba byłaby pomszczona. Oraz w przyszłości musiałbyś ścinać głowy wszystkich innych, którzy śmieją się, gdy ze zbyt dużą estymą wypowiadasz publicznie wiersze. Mhm. Taka jest sensowność dogrzebywania się przyczyny zewnętrznej w przeszłości. A jakie jest praktyczne rozwiązanie? Śmiały się. Śmiały się i dały mi informacje zwrotne, znaczy no można się było domyślić. Gdy mówiłam ten wiersz w podstawówce, to prawie sama się popłakałam z wrażenia. To był jakiś wojenny wiersz. Byłam tak wzruszona, że to było po prostu tanio wzruszeniowe. Mama natomiast mi powiedziała, że się kapie w sufit i wszystkich to śmieszy, no bo normalnie się patrzy po ludziach, tak? Czyli jak się poczułam w obu tych sytuacjach? W jednej, że przesadziłam, a w drugiej, no w zasadzie też, że przesadziłam. Santa Claus ain't coming to Mars. Santa Claus ain't coming to Mars. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus ain't coming. Santa Claus ain't coming to Mars. Hydroponics, live in a biosphere, keep the
sound? Za bardzo się znalazłam w swojej głowie za pierwszym i za drugim razem. No i dobra. Ze mną to jest tak, że ja jestem pozbawiona toksycznego wstydu, więc nie wstydziłam się w tych sytuacjach, one mnie w ogóle nie zablokowały. Dały mi informację zwrotną. Po pierwsze, kiedy mówisz poezję, nie nakręcaj się nią tak, że aż prawie płaczesz, bo jesteś śmieszna. Po drugie, kiedy występujesz publicznie, nie klep całej wypowiedzi w sufit, bo wygląda to dziwnie. Na tych dwóch przykładach mogłam się nauczyć, jak to rozwiązywać. No dobrze, powiedzmy, żebym się zawstydziła. Powiedzmy. Gdybym się zawstydziła, to wniosek poprawny brzmiałby: wstydzę się, gdy ktoś mnie przyłapie na publicznym zachowywaniu się dziwnie, zbyt egzaltowanie, zbyt emocjonalnie, zbyt teatralnie. Tak? Czyli jakie jest rozwiązanie? Nie zachowywać się teatralnie lub dziwacznie. Po prostu. A nie zablokować się, bo ktoś się może śmiać, tak jak moja matka 32 lata temu. Znaczy nie zachowywać się tak, albo jeszcze inna opcja, trudniejsza, zaakceptować to, że ludzie się ciebie śmieją. Też jest to jakieś rozwiązanie. No tak, to jest rozwiązanie po mojemu. No bo ja, tak jak mówię, nie zawstydziłam się w tych sytuacjach obu. I to jest w ogóle najlepsze rozwiązanie, ale być człowiekiem pozbawionym wstydu to nie jest tak łatwo. Tak, można też w ogóle po prostu zaakceptować, że ludzie reagują różnie. I to jest trochę inny temat, bo temat na dziś to jest szukanie przyczyny, która cię zwalnia. Jeśli czujesz się źle fizycznie i nie masz siły się podnieść z łóżka, a mi się to ostatnio jakoś mocno przydarza, to po pierwsze, nie celebruj swojego złego stanu, tylko postaraj się z nim coś zrobić. Znaczy szukaj czegoś, co ci pomoże, lub zajęcia, które możesz wykonywać leżąc jak zdechła ściera. Ja mam na szczęście taką pracę, że mogę ją wykonywać nawet leżąc jak zdechła ściera i nie jest to problem. Po drugie, znajdź przyczynę swojego złego samopoczucia i ją wyeliminuj. Jasne. Ale niech to będzie coś dostępnego. Niech to będzie coś, co możesz zmienić. Może jesz coś nie tak. Może śpisz nie tak. A nie, czemu ja tak mam? O, zawsze tak miałam. Pamiętam, że jak miałam 5 lat, to też tak miałem. Boże, może mam... I znowu tutaj. Niedotlenienie mózgu. Nerwice. Może jestem dziwny. O Boże, pewnie się taki urodziłam. Nie szukaj sobie przyczyn, na które nie masz wpływu dziś, teraz. Jeśli czujesz się jak zdechła szmata i nie nadajesz się do niczego, to jest jakby najważniejsza, znaczy najsilniejsza czynność, którą masz prawo zrobić, to jest pójść na 8 godzin spać. To jest dopuszczalne. Ale nie jest dopuszczalne marnować 80 godzin na poszukiwanie swojej fizyczności, swojej psychice, czegoś, co cię usprawiedliwi.
bo nigdy nic nie usprawiedliwi tego, że zamiast od teraz w przyszłość, patrzysz od teraz w przeszłość, bo przeszłość minęła, przeszłości już nie ma. Przeszłości nie zmienisz, nawet jeśli coś w przeszłości było tylko i wyłącznie twoją winą, a nie tej twojej biednej matki i jej mrocznej strony, to i tak przeszłość już nie zmieni. I nie usprawiedliwia cię poczucie winy lub żal, że coś zrobiłeś. Nie, to też cię nie zwalnia, bo przeszłość minęła. Nie masz już na nią wpływu, nie odkręcisz niczego, co zrobiłeś. Ale siedzenie i użalanie się nad tym, że coś zrobiłeś, jest w zasadzie równie usprawiedliwiające, co oskarżanie o innych o to, że coś zrobili, prawda? Tak samo jak wina może być w swoich rodzicach, tak samo może być wina w twojej młodości durnej i szumnej. Zmarnowałeś sobie życie, bo coś tam, nie wiem, bo brałeś narkotyki, bo piłeś i uszkodziłeś sobie mózg. I teraz już nie możesz być jakiś, nie możesz mieć czegoś, nie możesz osiągnąć czegoś tam. Ale w zasadzie to nie twoja wina, że brałeś narkotyki i uszkodziłeś sobie mózg, to wina twojej matki, twoich rodziców. Ale w zasadzie nie, no to skoro to jest wina twoich rodziców, no to przecież ich rodzice to spowodowali, czy w zasadzie jest to wina twoich dziadków. No ale w sumie ktoś tutaj musiał zawinić, więc prawdopodobnie twoi pradziadkowie. No i ich pradziadkowie prawdopodobnie też. No i jakby się cofnął, to jednak znowu jest wina Ewy, czyli jednak wina węża, czyli jednak wina Lucyfera, czyli jednak Boga. Pat. Powinieneś chyba, nie wiem, zakończyć ten żywot marny. Albo przestać myśleć w ten sposób i przyjąć do wiadomości, że niezależnie od tego, jaka jest przyczyna fuck upu, rzecz leży w rozwiązaniu go. A nie w ustalaniu dalszych przyczyn. Wiecie, jak mi się coś zepsuje, samochód, pralka, stłucze się coś, to często ludzie, z którymi mieszkałam, mieszkam, reagują w taki sposób, to nie ja, to nie ja! Albo, o Boże, to ja, no ojej, zagapiłem się, ja niechcący, ja nie chciałem, ja nie wiedziałem, co mnie to obchodzi, człowieku. Interesuje mnie to, że właśnie jest fuck up, który trzeba naprawić, a nie twoje smętne wspomnienia tego, o czym zapomniałeś. Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że to twoja wina, że wiertarka nie działa, a nie moja. Nie mam. Bo gdybyśmy mogli działać wstecz, to bym cię kopnęła w tyłek i kazała w tej przeszłości zadbać o to, żeby ona się nie zepsuła. Ale w tym momencie, jeśli ona jest zepsuta, to słuchaj, nawet jeśli cię zabije, to ona i tak nie będzie naprawiona. W związku z czym zabijanie ciebie naprawdę jest dosyć pozbawione sensu. Bo nie odzyskam tej wiertarki, karając cię za to, że ona jest zepsuta. Chcę ją naprawić. To jest ważne. Ale jeśli ona jest zepsuta z powodu twojego niedbalstwa, twojego niemyślenia, to ja chcę zadbać na przyszłość, żeby sprzęty w moim domu, w moim otoczeniu nie psuły się przez to, że ty nie myślisz. W związku z czym dostaniesz wówczas wykład o tym, jak się obsługiwać wiertarką, żeby sobie nikt nie pomyślał, wiertarka chodzi. Po prostu na nią spojrzałam. Nic jej się nie stało, nikt tu nie jest winny. W każdym razie, gdyby tak było, że to przez twoje, ty hipotetyczny człowieku, wcale nie ty chrupku. No spoko, wiem. Ja może pomyśleć, że to albo ktoś może pomyśleć, że chodzi o ciebie. No, no ja wiem, że takich sytuacji nie było. Nie? Jeśli się, ale do nich mówię. Jeśli się zepsuła z twojej winy, to tak, dostaniesz ode mnie wykład o tym, że się nie kładzie wiertarki na środku i później się po niej nie depcze, nie wylewać na nią wody, czy nie wrzuca się jej do kominka. Nie wiem, z jakiego powodu tam się zepsuła, tak?
jeśli słyszysz, że wyje, to po prostu jej nie piłujesz dalej, tak? Tylko wyłączasz. Dostaniesz ten wykład, bo ja nie chcę mieć wiecznie zepsutego czegoś wokół siebie. Ale odpowiadanie mi, że ty nie chciałeś, że ty nie wiedziałeś, że ty musiałeś mieć wtedy słabszy dzień, bo to potem zaatakowała ci ta nerwica, która jest spowodowana tym PTSD, którego nabawiłeś się w 5 roku życia, ponieważ matka nie obroniła cię przed tym nauczycielem od techniki. I to jest wszystko wina twojej matki. Ja tak dokładnie, skoro matki, no to i ojca, a skoro ich, no to też ich rodziców, a skoro ich rodziców, to też ich dziadków, a skoro dziadków, to też pradziadków i pradziadków tych pradziadków oraz Ewy, w konsekwencji również węża, Lucyfera i Boga. To w ogóle nie sprawia, że wiertarka zacznie działać, więc przestań mi gadać o tym, co się stało przez ostatnie miliardy lat na świecie, bo mnie to nie interesuje, bo mnie interesuje, żeby mi wiertarka działała. Więc działamy od teraz do przodu. Jeśli ty zepsułeś wiertarkę, to ją odkup lub napraw. Jeśli nie umiesz, to ja też spróbuję ją naprawić w tym momencie, bo ją chcę mieć. Jeśli nie masz pieniędzy na to, żeby ją odkupić, to ja ją kupię, bo chcę ją mieć. I to jest istotne, bo ja chcę wkręcać śrubki, żeby budować nowe, a nie grzebać się w pierwszej praprzyczynie zła. I to jest coś, co DDA robią nagminnie. Wszystko jest winą twojej matki. I to cię zwalnia. Matka zmarnowała ci życie. Posłuchaj, tylko jeśli wszystko jest winą matki i matka zmarnowała ci życie i satysfakcjonuje cię ta odpowiedź, to powiedz mi, czego ty szukasz? U mnie? W grupach wsparcia? W książkach od psychologii? U terapeuty, któremu marnujesz czas? Tak jak i mój. Przecież jeśli to nie jest twoja wina, tylko twojej matki, to przyprowadź matkę, a ja na nią nakrzyczę. Ukaram ją. A jeśli to jest twoja wina, to co masz w głowie, to twoja wina, to super. To możemy się wziąć za sprzątanie, bo to jest twój bałagan w twojej głowie. I nawet jeśli ktoś go zrobił, to nadal jest twoja głowa. To tak jak ktoś zepsuł mi wiertarkę. I tak jak mówię, jeśli jest w stanie, to niech ją naprawi, skoro ją zepsuł natychmiast. Ale jeśli nie jest w stanie, a ja jestem, to ją naprawiam, bo to jest moja wiertarka i chcę ją mieć. Jeśli ma pieniądze na to, żeby ją odkupić, bo się jej nie udało naprawić, to niech odkupuje. Ale jeśli nie ma, to ja ją odkupuję za swoje pieniądze, ponieważ chcę mieć wiertarkę, a nie winnego. A z tym, bo to wina mojej matki, bo to jest trauma z dzieciństwa, bo to jest nerwica, bo ja mam fobię, bo ja mam krótką nogę, to jest na złość babci odmrożę sobie uszy. Zepsułeś mi wiertarkę? I ja teraz nie będę miała przez ciebie wiertarki. Będę siedziała bez żadnej śruby przykręconej. I będziesz miał na sumieniu to, że nie remontuję domu, bo mi zepsułeś wiertarkę. To jest coś takiego. Dziękuję. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że im mniej mainstreamowa jest organizacja, tym mniej finansowania zewnętrznego ma. Jeśli trochę nas znasz, to zdajesz sobie z pewnością sprawę, że nasza organizacja jest zupełnie nie mainstreamowa. Utrzymujemy się w zasadzie tylko z darowizn osób, którym pomogliśmy. Nie mamy poczucia, że tych osób jest mało i nie uważamy, że wpłacają nam mało pieniędzy. Niemniej jednak rzeczywistość Polski XXI wieku jest jaka jest. Wciąż szukamy nowych źródeł finansowania. Jednym z nich, może nie jakimś szczególnie mocnym, ale jednak jest funnymoney.pl. To taka organizacja, która inne organizacje pozarządowe wspiera, przekazując im cashback. Możesz być jedną z osób, które przy okazji zakupów będą nas wspierały w ten sposób.
Możesz też nas wesprzeć jeszcze zanim zrobisz zakupy i zanim wydasz chociażby grosz. W jaki sposób? Po pierwsze, potrzeba, żebyś zarejestrował się na fannymoney.pl. Tu w prawym górnym rogu masz rozwijane menu, moje konto. Zarejestruj się. Ja teraz wybiorę zaloguj oczywiście, bo ja mam już konto. Możesz zalogować się też Facebookiem lub z konta Google. Sama twoja rejestracja nie przysporzy nam zysku. Potrzeba, żebyś zrobił jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, wybierz organizację. Czyli nas. Gdy już wybierzesz przemocnie, klikasz wspieraj nas. A następnie zainstaluj przypominajkę. Przypominajka będzie ci wyskakiwała za każdym razem, gdy wejdziesz do sklepu, który przekazuje cashback w Fannymoney. No, głównym takim sklepem jest Allegro, ale jest ich o wiele, wiele więcej. Jest także Booking i różne inne portale, nie tylko sklepy. Instalując przypominajkę, już przekazujesz nam złotówkę, mimo że nic jeszcze nie wydasz. Ale możesz nawet przekazać nam 5 zł, nie wydając ani grosza. Wchodzisz w moje konto, moje darowizny. Tu są... Wow, masz już 8 darowizn na łączną kwotę 1,90 zł. Są to darowizny z naszych fundacyjnych zakupów na Allegro. Kwoty oszałamiające, wiemy, ale też nasze zakupy są po prostu oszałamiające. Dla tych z Was, którzy chcą się dowiedzieć, jakimi pieniędzmi obracamy, to są sprawozdania finansowe. Żeby przekazać nam 5 zł, to wybierz opcję, masz ją tutaj, po lewej stronie, zaproś znajomych do pomagania, ewentualnie tu na dole jeszcze, jak przewiniesz, to po prawej stronie, zaproś znajomych do pomagania, a dodatkowe 5 zł trafi do Fundacji Przemocnie. W jaki sposób możesz zaprosić swoich znajomych? Możesz ich zaprosić przez Facebooka, klikając tą niebieską ikonkę i publikując, link robi się automatycznie. Możesz też wpisać adresy e-mail twoich znajomych i wysłać do nich maila lub skopiować link i przekazać go. Kiedy z twojego zaproszenia ktoś się zarejestruje i zainstaluje przypominajkę, to nasza organizacja dostanie nie złotówkę, a 5 zł. Ja teraz kopiuję ten link i umieszczę go pod tym filmem i w ekranie końcowym postaram się. Wchodząc w ten link, rejestrując się na Fannymoney i instalując przypominajkę w przeglądarce, bez wydania ani grosza, wpłacasz nam za pośrednictwem Fannymoney 5 zł. Za co Ci serdecznie dziękujemy.